Bo jedni wolą spać, a inni chlać po barkach, a my wolimy grać po nocach Counter-Strike'a. Bo jedni wolą spać, a inni chlać po barkach, a my wolimy grać po nocach Counter-Strike'a. Wszystkim z tej strony Soła, to jest Counter-Strike Global Offensives. Kurwa, spaliłem. Czekaj, jeszcze raz. Czekaj chwilę. Okej. Okay. Albo dobra, nie zaczynam, nie zaczynam. Cześć, nie zaczynam, ja zostawię to. To jest Counter-Strike Global Offensive, kur... Nie zaczynam od początku, nie chciałem powiedzieć, że z Quantum, czyli z tobą, ale zapomniałem nika, mówię, kurde, jaki ty nick masz. O Boże. Ej, to dobry początek, dobra. Dobry początek, zostawiam to na początek. Tak, to jak Quantum jakby. O, dobra, ale wracając do tematu, gramy na trybie, który polega na tym, trochę taki dla zabawy, on jest właściwie nie taki jak w prawdziwym Counter-Strike'u, jest to tryb, który polega na tym, że za każde zabójstwo przeskakuje nam jakby na kolejną broń dalej i po prostu gramy kolejną mapę z inną bronią, mapę z inną. To też nie jest taki typowy gun game, że ta broń tak jakby nam się zmienia na coraz lepszą, tak, tylko tutaj jest troszeczkę inna jakby, inna filozofia zdobywania tej broni. Ja już na broni. Przykład miałem Kałacha, teraz mam jakiegoś ja Glocka. Ja mam teraz jest Desert Eagle'a. I wcale mi się to nie widzi, bo już to mnie załatwił z daleka. Ale też z Digla skubany, ja go w ogóle nie mogłem trafić. Powiem ci, wiesz co jest super? Mi się podoba, mapy mi się bardzo podobają. O, tak, kurde. Te nowe mapy są całkiem spoko, wiesz, tylko że w sumie zastanawia mnie to, jak na przykład to będzie wyglądało w przypadku tych, co mają... zabił mnie, koleś broił. Co mają starszego CS-a, bo wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy modują, robią mapy do tych CS-ów, to być może nawet jakieś tam wariacje tego się znajdą w starszych CS-ach, szczególnie Source'ie. No tak, tylko wiesz, na przykład tutaj takie szczegóły jak, o, mapa się zmienia, super, będzie jakaś inna. Takie szczegóły jak ten radiowóz na przykład ze świecącymi światłami gdzieś tam na boku i tak dalej, no. Jest, a tak, to całkiem jest niezłe, fajne. No, całkiem niezłe to jest, stosunku... że nie tylko mapa taka, w stosunku do CS 1.6, no to jest no wiadomo, niebo i ziemia, nie? Do Source'a też jest dość Terroryści. Zaraz zobaczymy, czekaj, wczytywanie. Czy będziemy przeciwko sobie? A drużyna jest pełna. To jakbyś... no to jedziemy dobra. Przeciwko sobie, dobra, co? Dobra. Będzie z dwóch perspektyw. Będzie dokładnie. Ciekawie. Dostałeś na początku Kałacha? Bo ja mam czwórkę. Kałacha dostałem. No to ja mam M4. O kurde, coś mi zatrzymało. Nie, nie, to... wywaliło, czy co? Nie, spoko, to jest była taka rozgrzewka. Aha, dobra. Dobra, to już właśnie, myślałem, że ten... To jest właśnie to, czego brakowało w starych CS-ach, właśnie takiej rozgrzewki. No, tylko że ja się nie rozgrzałem, bo akurat miałem typów zabijać, bo ich zobaczyłem i ten. Ale klikam sobie prawym i nie mam w ogóle tłumika do M4. Ciekaw jestem, czy to tylko w tym trybie, czy w ogóle wywalili ten tłumik. No to w sumie kurde. Była całkiem przydatna funkcja do M4. Oj, w tamtych CS-ach. Czekaj, bo mnie coś atakujecie. No ja zabiłem jakiegoś morfa. O, tam teraz a ja nie widzę, wiem, kogo zabiję, bo ja nie jestem taki na tyle wyczajony, żeby wiedzieć, tak jakby kogo zabiłem, bo to gdzieś się tam pojawia. Brain Dead Brainiac, fajny nick. Dobra, widzę akurat, gdzie kurde, w tej chwili jesteś. Kurde, to nie tu mam stawiać tą mapę. Znaczy bombę, co ja gadam, jaką mapę. A czemu widzisz, gdzie ja jestem? Bo jestem w tej chwili w tych widzach i zginąłem, a czemu to ja się widzę kropkę czerwoną jako przeciwnika? Jak tu się do góry wchodzi? Jak tego, jak ktoś, jak przeciwnik strzela, to wtedy go widzisz na mapie. Oj, mnie zabił. Ale ładnie oj, was kurde. Dwóch pocisnął. No pocisnął dwóch, bo byliśmy razem obok siebie i wiesz, jedy go zabił. Nie, problem jest taki, że ja nie bardzo wiesz, ani mapy nie znam, ani nic, nie wiem jak tu się chodzi. Ale damy sobie radę, zaraz się rozkręcimy, mapy, będzie spoko. Jak na razie nie znam. Aczkolwiek chwilę na niej miałem okazję grać wcześniej, ale nie kojarzę jeszcze jej tak na git malinę. O kurde, spadłem z tego. Ja w ogóle nie widzę. Flashem dostałem. Ja dokładnie to samo. W ogóle nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Nawet gdzie jestem. Trochę loguje coś ten serwer. Jak jest pokazany ping? Nie. Kurde, bez kraty nie potrafię przestrzelić, to słabe. No właśnie, coś laguje? No to troszkę laguje ten serwer. Aj, koleś mnie zabił. A widać gdzieś pinga, czy nie widać? Właśnie nie widać, chyba jakbyś sobie wpisał w konsolę SV.netgraph, to wtedy na I1, to wtedy by ci się kurde, wydawało. Nie mam konsoli uruchomionej. Nie chcę teraz w opcjach grzebać. No dobra, to już trudno. Znaczy, wiesz, powiem ci, że fajnie się w to gra, jest taka odmiana właśnie od takich, no wiadomo, Battlefield to jest co innego, ale jest odmiana od takich gier, gdzie rozgrywka jest bardzo długa, nie? Nawet Tribes czy takie inne, wiesz, grasz to no tak, przez 20 minut jedną mapę na przykład. Dokładnie a tutaj masz szybko.
Dokładnie myślę to samo, tylko w sumie, szczerze ci mówiąc, ja jestem graczem, który zaczynał w ogóle od Counter-Strike'a jakiegokolwiek i to myślę, że większość osób też w ogóle zaczynało swoją gamingową historię od Counter-Strike'a. I w sumie grając w Counter-Strike'a Source, no to te zmiany są fajne, gra się przyjemnie i dostała ta gra jakiś graficzny upgrade, ale jakoś nie powoduje to, że... Ale mówisz o Source czy o Global Offensive? Mówię o Global Offensive, że ta gra jakoś nie powoduje tego, że ja chciałbym pójść do sklepu i kupić ją już dzisiaj. Ewentualnie w jakichś promocjach Steam to tak, ale poza tym to... Jakoś ta ilość zmian mnie tak nie nastawia, no wiesz, do zakupu. Muszą na pewno o, się... cholera, z tym killowałem... Oj, kurde, mnie załatwił, nie widziałem go a tam ja za jakimś killowałem gościa i zabiłem jeszcze tego jakiegoś gościa. Jestem... O, patrzę na ciebie. Dość, powiem ci, dość ja tak cienko mi idzie w tej rundzie. Ja tak bardzo chciałem zabić gościa, że zabiłem swojego jeszcze w ogóle. A da się zabić w ogóle swojego? Da się, oczywiście, że jest. Ja mam taki krzyżyk, jak celuję na typa. No to pewnie ci pokazuję, żebyś w niego nie strzelał, ale friendly fire jest. O kurczę. Zobacz, ja nawet nie... jest teraz Maxi attacked a teammate. Dobra, no zaraz. Jest friendly fire. Niestety trochę mam wrażenie, że chyba dziwi mnie, że jest nie było zawsze dwóch punktów. Czemu tu jest tylko jeden punkt? Taki tryb. Na tych starych mapach są dwa punkty nadal. Bo to jest właśnie taki tryb, gdzie... Czy tu się drzwi da otwierać, weź mi powiedz. Da się. Niektóre się na pewno da. E. Powinno się E dać wszystko otwierać. O ile się nie mylę. Ale powiem tak, że byłem dość sceptyczny do tego CS-a, patrząc po filmach, że mi się nie spodoba, że będzie właśnie jakiś kiepski, ale gra się całkiem przyjemnie, nie powiem. Tak, po gameplayach to nie widać, ale to jest nadal ten fajny właśnie stary CS, jak mówiłeś, że to jest fajna taka odmiana wszystkich nowoczesnych strzelanek. No jest to. Fajnie, że to wiesz, coś z tym robią, bo jednak ten CS 1.6 dla osób, które w tym nie siedzą, to już teraz nie będzie w ogóle atrakcyjny, nie? To dla młodych no, ludzi... No chyba dla osób, którzy wiesz, tylko mają stare kompy i chcą pograć CS-a, to dokładnie, właśnie, to chyba 1, tylko 6, dla tak. osób, które mają słabe kompy. To jeszcze w starym CS-em się zainteresują, ale teraz młodzież to wiesz. Ale wiesz, ten CS w tej chwili pójdzie nawet też na dość starych kompach, on myślę, że bez problemu pójdzie, no bo tak, to grafikę tak, można jak ja mam teraz w trakcie nagrywania ponad 100 FPS-ów, 120 czy 130, to... Kurczę, nawet wiesz, ktoś jakby miał... Spokojnie powinno pójść. Myślę, że nawet jak ktoś by miał te, wiesz, te takie procesory, które dzisiaj też mają zintegrowaną grafikę. No, może nie mówię tak, o Intelu, ale o AMD, bo ma lepszy tam ten... Kurde, jeden pod drugi typu. Lepszy to... Gdzie? Czekaj. No ten pod nim chodzi, zaraz wyjdzie tam do niego a, do góry. A, faktycznie. Tej szopy zaraz wyskoczy. Patrz, ale jebnie, zaraz wyjdzie z tych drzwi, czy nie? Zaraz ktoś urwie. Ten go ma po lewej. A, jest! Jest, tak zabił go. Tak myślałem, że go zabije. Dobre to było, kawał dobrej rozgrywki. A jeszcze ten terrorysta miał mniej HP i go załatwił bez problemu. No, mam jakąś dziwną broń. Wiesz co, pójdę lewą stroną mapy, zobaczę co tam jest. Co jest tutaj? Aha, tu nic nie ma. No nie, tu się nie da niestety przejść. Trochę mnie zarywa, nie wiem czy to dlatego, ale serwer nie, wybrało automatycznie, nie? Chyba tego, są lagi po prostu na serwie, bo ja mam dokładnie doświadczam tego samego. Ale mnie zdjął ze strzelby. Kur, jeszcze headshot. Dobra, zobaczmy gdzie jest Soul. Jest Soul, skrada się. Jestem. Czy ja mam bombę? Nie. Czy bomba gdzieś leży? Tu enemies left. Są na ninja idziesz po cichu, ale nie, teraz już głośno. Idę, ale widzę. A nie, to nasz. Wiesz co ci powiem? Choć jest jedna rzecz... I się jakoś da oznaczać? Nie da się. Choć jest bo jedna ja ich rzecz... widzę na mapie, po czym to poznać? Jak strzelają, jak ich jak słychać? Strzelają, to widać ich na mapie, podobnie jak w Battlefieldzie. Mhm. Ale właśnie o, dostałem chciałem... Magnuma. Właśnie co znaczy chciałem Desert powiedzieć... Eagle. Co chciałem powiedzieć na temat jeszcze CS-a, to że do tej pory... CS, żadna gra nie pobiła CS-a pod względem pozycjonowania dźwięku, bo ta gra jest o tyle świetna, że jak ma się naprawdę dobre słuchawki albo po prostu bardzo dobry słuch, to można wyczuć przeciwnika praktycznie jak posiadając trochę wallhacka. No wiadomo, no gra się na słuch, ale w Battlefielda też się gra na słuch. Tylko tak, ale nie tak, nie, bardzo, ta... nie tak bardzo nie. Jak na przykład w CS, a w CS-ie to o, po prostu kurde, przypaliłem swojemu. Słuch to czasami połowa gameplayu była. Grałem kiedyś swojego czasu jakieś miksy i tego typu rzeczy. Mhm. W Counter-Strike'u i słuch to jest po prostu czasami połowa gry tutaj. Dokładnie. Cześć Panciak, jakbym cię mógł prosić, żebyś... Dobra, już wychodzę. Wiesz o co chodzi. No, kanał się nazywa Nie Przeszkadzać Nie Bez Powodu. Teraz dopiero przeczytałem. Poszło mi do dobra. Sorry. No spoko. Albo wiesz co, mogę cię przenieść tam
A nie, bo w sumie tu już masz szansę. Nie, zostaw, ja sobie, zostaw, jest spoko. Ja sobie jest. Wejdę tutaj po drabince na górę, zobaczymy trochę, jak teraz górą się tutaj gra. W Counter-Strike Global Offensive. O kurde, ej, to ja o kurde. Też mogę z wami zagrać. A masz Counter-Strike Global Offensive? No, tak. Proszę, niespodziewana no to zmiana. A no masz mnie na Steamie? No przecież tobie zapisałem. A mi nie zaakceptowałem. No właśnie, ja też wysłałem sushi, bo zaproszenie. No i zabili mnie. O, ja ale teraz... znajdziesz mnie w mojej grupie na tym, na Steamie. Ja teraz polazłem górą i wszystko mi wybili. Niestety. A, jest 5-5. Wygrywamy w ogóle jako drużyna? Gdzie to jest napisane? 4-3, 4 dla kogo? Niebiescy to są antyterroryści, czyli my wygrywamy teoretycznie w tej chwili. Albo coś laguje, albo coś laguje. Serwer laguje. Na pewno serwer laguje, bo to nie są lagi sprzętowe. Ja mam dokładnie... są! Weź mnie, diabnął. Kurde, zabił mi Majki. Ale gdzie mnie diabnąłeś? Strzelał. Akurat... Diabnąłem cię z shotguna. Akurat w ogóle ciebie nie widziałem, bo strzelałem do gościa z przodu. W ogóle ja cię z boku zaszedłem. Spojrzeć. Z czym biega ten facet? A, USP chyba ma. Oj kurde. I giniemy. Po prawej go masz, za plecami! Uważaj! Aj, a, jeszcze jeden został. Czekaj, to jest... Aha, to jest wasz. Ale to nasz najlepszy jest. Nie. Mógłby podłożyć. Aj. Aj, zginął. Ładnie go zdjął. Do ilu się gra? Nie mam pojęcia, szczerze 12 mówiąc, rund pozostało, ale to chyba chwili. Nie po tej samej stronie, co? Nie wiem. Nie, to jest 12 rund ogólnie, po prostu. Dobra. W takim razie dobra, jedziemy dalej, kolejna runda. No, jedziemy. Okej. Podoba mi się roślinność, wiesz? To jest niezła tak. Jest w tej grze, jeśli chodzi o bluszcz i tak dalej. No, nowe source miały akurat fajną tą roślinność całkiem. Do serwera nie masz może, bo jest full na przykład. Nie, po prostu pisze, że jesteś w grze, ale nie ma możliwości do... Kurde, zabił mnie. Może nie masz Counter-Strike'a? Mam, przecież ja go miałem wcześniej ogólnie chyba. Klep. No i przegraliśmy znowu. Ale to dlatego, że nie podkładamy w ogóle bomby. Trzeba by było podłożyć gdzieś ten. Nie po to mamy bombę, żeby... W ogóle wasi jakoś nie grają tak za bardzo z tym, z do celu, tylko tak... No ja bombę fragi... podkładałem w poprzedniej, to było bardzo dobre, na fragi są tutaj. Bronić. Boże, ale to lamie. Nie mogę się dodać do w trakcie gry i w trakcie nagrywania, bo mi przerwie nagrywanie całe. 1-8. A ty nie masz w grupie mojej na Steamie. Jest jakaś tragedia. Grubie. Nie wiem, gdzie bomba utnęła. Dobra, mam ją. Ajajaj. Nie, popiszę się tutaj gameplayem. Dobra. Idziemy, mam bombę. Nie wiem, ja wiem, że... O kurde, i mnie zabił z dołu. A właśnie, akurat tutaj w twoim kierunku lazłem. Szkoda. No wiesz, po bombę, kurde, łazić po bombę, potem ją jeszcze szukać, gdzie ją podłożyć. Tu jest punkt, dobra, widzę go. A siedzisz w nim, nie? No nie wiem, a faktycznie są na bombsite. Tak, tylko dojść tam to jest trochę ciężko, bo jak się wchodzi na te rusztowania, to wy już tam jesteście, nie? Na tej poprzedniej mapie było prosto. W miarę szybko dało się. A wasz znowu siedzi w tamtym miejscu. Czemu się da wejść po tej drabinie? Da się wejść. No chodź. Cip, taś, byłaś. Patrzę na ciebie, gdzie on jest? Tam gdzieś na dole. Teraz was załatwi, co? Właśnie tak mi się zdaje. Z jednej strony ten tryb jest fajny na początek, żeby się nie zastanawiać, jaką broń wybrać i tak dalej. Z drugiej strony nie możesz ani granata, ani wiesz, nic kupić za bardzo. No tak, gun game w sumie też jest taki fajny, żeby trochę ogarnąć sobie tą no, grę. Żeby poćwiczyć, zobaczyć co za bronie są i tak dalej. Kurde, 7-3, nie wiem jak my to mamy wygrać. 1-8. Tragedia. 6-8. Jest okej. Okay. Jeszcze jakbym miał 1-6 to prawie jak nowy CS. O dobra, zmiana strony. Dobra, ale przynajmniej zobaczę mapę z drugiej strony. Ale mapa jest bardzo ciekawa, nie powiem. Z lekka mi przypomina Assaulta, bo ale też powiem ci, jest że ciężko, otwarta, ciężko taka trochę. Zamknięta. Kurde, kolesia rzuca mi przede mną. Trochę ciężko. Jest. No nie dokończyłeś. Bo a, już mnie wykryli. Już mnie wykryli. Ja pierdzielę, w ogóle nie mogę praktycznie wyjść. Nie. Ja nie wiem, w które punkty w ogóle patrzeć i gdzie strzelać. No patrz tam w stronę... O, wygraliśmy, a ja tylko jednego typa zabiłem, nawet nie skapnąłem kiedy. Wszystkich tych typowych kryjówek. No tak, ale patrzysz do przodu, nie? Po prostu i oni gdzieś tam są. No ja tak robię zawsze. Na pewno. Patrzę do przodu i ten, ale powiem ci, że animacja to kuleje strasznie. Kurde, kolesie po prostu... Ale mam nadzieję, że to poprawią chyba, czy nie. Czy zostawią typów, którzy na ten...
Czy ja wiem? Dla mnie bardziej kuleje trochę animacja broni, bo jest jakaś taka trochę sztuczna. Jakoś tak mam wrażenie, jakby to robiła scena moderska. Właśnie przeładowywałem broń i bokiem wchodziłem na ten. Bokiem wchodziłem na drabinkę. Nie wiem, czy to wszyscy widzieli, ale chyba tak. Weź sobie spróbuj. Ilu nas zostało? Trzech? Na ilu? Na trzech, o kurde. Ojoj. A ja jestem w tym campspocie. Auć. To nie była dobra decyzja. Kurde, chciałem strzelić i zmieniłem broń. Ach, gdzie oni są? O, jeszcze w walce cały czas widzę. Tak. Auć. Niestety, znowu. Czy oni są głupi, że oni chcą uwiecznić tą chwilę, kiedy ktoś mnie zabił? To jest durne. Uwiecznij chwilę, gdy lamisz. Kurde, to pęci. Bomba jest, ale leży gdzieś na ziemi. 20 sekund, koniec, tak? I wygraliśmy. Ładnie. Za najwięcej zabójstw dostałem, proszę. Coś. Brawo. Chyba dwa aż miałem. Broń dostałem gorszą. Ja za najwięcej zabójstw do 10. dostałem gorszą broń. Cóż za świetny Lamfest. Ale powiem ci, że desert, a teraz dostanę. Chciałbym teraz jakąś kampę dostać, żeby wypróbować. No AWP to nadal stare, dobre AWP. To na pewno mogę powiedzieć. Aha, widzę kogoś, ale pewnie to zaraz on mnie zdejmie. Niestety. Powiem ci, że chyba będzie się trzeba zmienić serwer zaraz, jak to skończymy. No bo... dobra, w sumie możemy wypróbować, słuchaj, wtedy drugi tryb, Gun Game. Zamiast tej demolki. Bo czemu by nie? A Gun Game jest właśnie taki fajny, dynamiczniejszy. Można sobie po prostu wejść i postrzelać. Co, cały czas się, wiesz, respawnujesz. I wygrywa oczywiście ten, wiesz, kto zdobędzie ostatnią broń i zabije tą ostatnią broń przeciwnika. Tak? Tak. No właśnie się zawsze zastanawiałem, skąd ten, kiedy się kończy gra. Wtedy się on dostaje jakąś, nie wiem, broń typu nóż, prawdopodobnie nóż, coś... Nóż, tak, pod koniec. No. I musi zabić. To jest wzorowane w ogóle, wiesz, na modach, na modzie, który stworzył tam jakiś gościu i potem go wrzucił do CS-a. To jest na tym dokładnie wzorowane. Dobra, kiedy zmieniacie serwer? No nie, zabił mnie typo. No na razie no, nie, bo niech się skończy ta runda. Ciągle wygrywamy. Masakra, ja nawet nie chcę patrzeć na swoje statystyki. Ale jednym minusem jest tej gry, że tylko można grać 5 na 5. Tylko i wyłącznie? No, a ile nawet byśmy chcieli w trybie grać? Klasycznym? Ile się w Counter Strike'a gra normalnie? 7? Nie, też 5 chyba. Nie no, wiesz, chodzi o to, że... 6 na 6. Znaczy... To jest tak, że na przykład, nie wiem, jak tak? grałeś sobie jakieś miksy czy klanowe pojedynki, no to one tam się rozgrywały 5 na 5 i tak pewnie no. do tej tak koncepcji oni się przychylili, ale no wiesz, na pewno, bo raczej o to chodzi. Grając sobie tak po prostu normalnie, to tam były serwery, które miały większą ilość graczy, nie? I to było fajne, bo można było sobie pograć trochę więcej osób, poza tym to też jakby tam scena moderska. Aj, mnie zabili. Och. Muszę w głowy celować, bo będzie słabo. O, proszę! Zostałeś sam, drugi musisz kill. Wszystkich zabić. Auć. To oni musisz zaraz wszystkich mnie... zabić, wiesz? To oni zaraz mnie wybiją. Wszyscy. Stary, mnie... gdzie ty się chowasz? Przeładowałeś broń, bo nie tak, widziałem. Tak, przeładowałem. Nie wiem, co ja na robię. Co, na co ty czekasz? I ty idź podkładać. Na coś liczę. Na darmowe fragi chyba. Kurde, konsoli nie mogę uruchomić. Boże, nie zauważył. O, jest, mam mnie. Swojego widoku. Auć. Nie, wcisnę Enter, nie wiedziałem, że tak się da. Cholera. O. Nie, gdzie ty idziesz? Tam nic nie ma, weź im się daj zabić, bo będziemy przez 5 minut patrzeć, jak biegasz po mapie. Dobra, niech ci będzie. No, mówię, weź coś zabić, niech to ma ręce i nogi ta gra. A nie gdzieś krycie się na... Aaaa. Gdzieś kurde wiedzieli, że tędy wyjdę. O, ale w końcu zdobyłem P90. W końcu jakiś ale może uda nam się przynajmniej ten, czy dogrywka potem jest, czy jak to działa? Pewnie zmiana mapy. No nie, po prostu nie. Gdzie oni są? Już ponad pół HP mi zjedli.
Kurde, gdzie ja strzelam? Wszędzie, tylko nie w typa, w którego mam strzelać. Gdzie oni się wszyscy podzieli? Ilu was zostało? Dwóch? Widziałem gościa, tylko go nie zabiłem. Boję się teraz w ogóle wziąć i przeładować. A ja też, kurde, koleś do mnie strzela. I to swój jeszcze. Widzę coś? Jest, dobra. O kurde, mi tam jest. Dwóch was revenge. Jest. A, myślałem, że to ten Maxima tego gonie. Mam Mikey uwagę. Znaczy. Mikey teraz... jest niezły nawet. Ale padł. Teraz dużo na moich barkach. I zostałeś sam. Zbyt dużo. Spoko, panciak. I co? No, widzę, że się teleportuje 13 na drabinie. O, a dwóch ich było. Ja miałem nadzieję, że chociaż... Tylko, że jeden tylko został, ale jednak. Animacja wchodzenia po drabinie jest najlepsza, powiem ci. Mam nadzieję, że to nie jest finalna wersja, tylko beta. Tak chyba zawsze było w CS-ach, wiesz, że te postacie takie sztywno. Dobra, ale to jakby... było 20 lat temu, jak CS 1.6 wyszedł. Tak, ale w Source też tak było, bo Source to w sumie co to było? Condition Zero przekonwertowane na nową grafikę, a większość rzeczy, które tam znaliśmy z Condition Zero, to tam została. A, jest kolejny frag, dobra, odzyskuje honor, 4 do 14. No nie, jak Kosiak Rambo zeskoczył z góry, a ja w niego strzelałem, a on nic, nie chciał zginąć. O matko, proszę. O, wygraliście. Mamy najwięcej zabójstw. No popatrz, jak sobie dobierz 5 na 14. 5 do 14, tak. No nie, dokładnie. Tylko nie Deagle. Oj, tym razem dorwałem jeszcze granaty. Granat zaczepny. Dziwne tłumaczenie, zamiast granat odłamkowy. Chyba, że to faktycznie nie jest jakiś odłamkowy, tylko jakieś inne cudo. Może to chodzi o zaczepki, żebyś mógł nim robić. Nie wiem. Rzucam go, zobaczymy. Ale chyba wybucha. Dobra. Pypa, zabiłem jednego. O proszę, podłożyliśmy bombę. Ten cichy się tak strasznie kampi na jedno miejsce. Cały czas ten sam. O nie, zabił mnie koleś. Tak strzelam, z tego w ogóle nie celuję w głowy. A wiem, że trzeba celować w głowy. Zawsze sobie to powtarzam. Celuj w głowę, są. No w CS-ie to podstawa. Bardziej niż w innych grach, moim zdaniem. Nigdzie nie widziałem takiego nacisku na strzelanie w głowy właśnie w CS-ach. I mam shotguna, no to teraz będę kurde strzelał z shotguna. To padaka. Z tej... Kurde, spadłem z tej drabiny w ogóle. Jakie... Lagi to są czy co? Nie mogę chodzić. No lagi na serwie. Właśnie to niestety kurde, to trzeba zmienić ten serwer czym to prędzej. To wyszukiwanie nie działa tak świetnie, bo... Właśnie no, czasami znajduje takie dziwności typu serwer z wysokim pingiem. Niestety. Dobra. W ogóle przez to się strasznie ciężko strzela w tej chwili. Auć! Jak zebrałeś? No. A ja tam strzelałem się z jednym gościem cały czas. Soul wyszedł jednym strzałem, nie strzelił. No. Jednym strzałem wyłamałeś zamek. No nie, nie mogę, ty panie, mogłem go zabić. Głowę mi strzelił, co z shotguna mi w głowę strzelił, przecież tak się nawet nie da. Cichy i Ghostman. Będą podkładać, czy nie będą? Ten cichy to siedzi tylko tam na górze. Oj, niech, kurde, sami się zabili, co za ludzie. I ty jeszcze headshotem go załatwił. Jaki typo, co za porażka w ogóle, sam ktoś siebie strzelił. Jesteśmy po prostu dla was dobrą drużyną, my sami siebie eliminujemy, nie potrzebujecie nic robić. Dobra. Dobra, ja oficjalnie nie wiem, gdzie jest z tym diglem. Da się nożem kogoś zabić? Oczywiście, że tak. Kogoś tam się da. No nie, dwóch do mnie strzelało. Z drugiej strony, chyba nic im nie zrobiłem. His, teraz mam nadzieję, snajperki. Że coś zrobiłem, ale... A, 57 życia mówiłem. Już tam się wasi dorwali do tych snajperek. No ja nie mam właśnie snajperki w ogóle, tak jakby... inny rządek broni mi idzie, taki bez snajperki. Wiesz? Ten Kobi i Elmas teraz AWP. Czy tam to się teraz tak? nazywa? Aż sobie Enter. A, rzeczywiście, tam. Ale on nic nie widzi przez to, bo to ma taki zoom.
Fajne jest to w porównaniu do innych CS-ów ze snajperkami, co zauważyłem. On sobie sprawdza z tyłu w ogóle, jak się celuje. Widzisz, odwrócił się plecami. Widzę. Ale fajne jest to w porównaniu do... A nie, czekaj. Do innych CS-ów... Haha, przeciął go nożem. W porównaniu do innych CS-ów fajne jest to, że jak teraz strzela ze snajperki i się porusza z włączoną lunetą, to ona się rozmazuje, nie jest cały czas, wiesz... Tak? Nie widziałem tego. Nie jest cały czas taka ostra. Jak się poruszasz, to się rozmazuje i się jeszcze rusza. Dobra, mapa się zmienia. To co, kończymy teraz i zmieniamy serwer. Dobra, okej. Okay.